Maćku, no to zapytam Ciebie najpierw, jakie to uczucie po 10, tak? 9, 10, po 9 latach. Po 9 latach, jak się tutaj jedzie? Ja jestem niezwykle wzruszony. Gubałówka to jest moja góra. Tutaj się urodziłem jako narciarz. Tutaj w wieku paru lat złamałem pierwszą swoją parę plastikowych nart firmy Franciszek Bujak. Leszek, no chciałem zapytać, czy to ważny moment dla Zakopanego? Jest to jeden z najważniejszych momentów od tych lat, jak ta trasa została zamknięta, dlatego że mamy nadzieję, że od tego momentu właśnie Zakopane zacznie rozkwitać narciarsko, trasy się będą otwierać, wyciągi się będą otwierać. Ja chciałem podziękować zarówno Państwa Bercynom, jak i mieszkańcom Gubałówki, którzy dążą do tego. Widać, że znają oczekiwania Zakopanego, widać, że to ich potrzeby również będą spełnione i widać, że chcą po prostu rozmawiać, chcą po prostu tych tras i mam nadzieję, że jak najszybciej to wszystko zostanie dokonane. Brawo! 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 Super, teraz. No. A Jezus, kochanie! Tu idziemy, idziemy! Narciarze na nartach! Jadą! Dobrze było zwiać. Żeby ją dwinąć, to tak jest. Zdjęcie.